Panie Grzegorzu, pytanie, jak to się stało, że redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Białymstoku został kuratorem tej wystawy? Dlaczego? Ja nie robię tego jako kurator, jako redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Białymstoku, tylko jako Grzegorz Dąbrowski, to po pierwsze. A po drugie robię to dlatego, że jeżeli pan się orientuje, to zajmuję się archiwalną fotografią od wielu, wielu lat. A akurat te negatywy otrzymałem od pani Kasi Łotowskiej z prośbą o zakonserwowanie i zobaczenie, co na nich jest. A o czym jest to wystawa w takim razie? To jest wystawa, to są portrety Alfonsa Karnego, który jest białostoczaninem. Urodził się w 1901 roku w Białymstoku. Ma swoją tutaj instytucję. A okazało się, że na swojej drodze życiowej spotkał poliglotę i fotografa amatora Jerzego Noaka, który pomiędzy rokiem 47 a 65 zaprosił go ze studia, albo się wybrał do atelier Karnego w Warszawie i urządzili sobie panowie sesję fotograficzną. I to jest efekt tej sesji. A te negatywy później trafiły razem z Jerzym Noakiem do Stanów Zjednoczonych po jego śmierci w 2000 roku. Jako masa sportowa wrócił do Białegostoku. I zostały odkryte, że tak powiem? Można powiedzieć, tak? Zostały włożone razem z innymi dokumentami do głęboko do szafy i po kilkunastu latach odnalezione. Kasia Łotowska sobie o tym przypomniała, a że pracujemy też nad różnymi projektami związanymi z archiwalną fotografią, a udostępniła mi to do opracowania, do zakonserwowania, a jak zobaczyłem, jakiego typu to są portrety, to stwierdziłem, że warto by było pokazać na wystawie, ponieważ tego typu fotografii Alfonsa Karnego w przestrzeni do tej pory nie mieliśmy. Dzięki. Jakub? Nie, nie daję. To jesteś po. Go.